Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, jak teraz wyglądają. A dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda moja młodzież. Zaczynamy od tego kogutka białego. Tak on się prezentuje. Przechodzimy do reszty. Tutaj jest dużo kurcząt tych. Jest kurka jarzębato czerwona, zielononóżek koropacjalny na żółtych skokach, kurka biała na żółtych skokach. Gołoszyjek czerwono-niebieski na białych skokach, kurka zwykła czerwona na żółtych skokach, kogut czerwony na żółtych skokach, ten biały to już jest starszy. Tutaj jest kurka czarno-srebrna na białych skokach. Tutaj jest kurka czerwono-brązowa na białych skokach. Tutaj jest jeszcze reszta. Kurka zielona nóżka kuropatwiana. Mam dwie kurki białe na żółtych skokach i takiego kogutka na białych skokach niestety. Ale jest ładny. Kurek jest 9 kogutków, 7 jak dobrze wiecie. Mają już około 5 miesięcy. Także powinny się już w kwietniu zaczynać nieść i bardzo się z tego cieszę. Kurkom grzybyczki już zaczynają podrastać i oznacza to, że będą znosiły jajka. Jest tutaj również kogutek biały z ogonem jarzębatym. Jest tutaj kura, która kwokta, ale nie siedzi na jajkach. I jest tutaj czerwony kogutek na białych skokach. Tak się prezentuje. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.